dobry, nazywam się Grzegorz Żółkowski i jestem dyrektorem marketingu firmy Aplanal. Dziś gościmy z kamerą u jednego z naszych klientów, firmy Remsot z Inowrocławia. Zobaczmy, jakie mają obrabiarki i co na nich robią. Firma Remsot powstała w 2001 roku. Obecnie zatrudniamy 212 pracowników. Naszym głównym kierunkiem działania są rynki norweskie, gdzie produkujemy wyroby dla rynku offshore. Współpracujemy również z firmami z branży motoryzacyjnej. Naszym celem jest również dotarcie do firm produkujących leki, czyli wymagające rynki farmacji. Zaistnienie na tych rynkach wymagało od nas wielu inwestycji związanych z zakupem maszyn do obróbki skrapaniem. Zdecydowaliśmy się na zakup maszyn dużogabarytowych. Jedną z nich jest tokarka karuzelowa firmy UG. Jest to tokarka 4,5 metra średnicy toczenia. Pozwala nam to na realizację specyficznych wyrobów, jakim są m.in. duże koła linowe, które są montowane w dźwigach portowych. Kolejną maszyną jest wytaczarka również firmy UG. Tą maszynę zakupiliśmy w celu realizacji zleceń do przemysłu motoryzacyjnego. Maszyną pozwalającą nam realizować elementy dla przemysłu farmaceutycznego, ale również elementy dla drukarni, dla kopalni, jest tokarka firmy Goratu, model Geminis, która ma możliwość toczenia do 4 metrów długości. Jest to maszyna w pełni numeryczna, średnica toczenia 1200 mm. Kolejną maszyną na zakup, które się zdecydowaliśmy, była maszyna firmy Goratu. Jest to maszyna pięcioosiowa o unikatowych możliwościach obróbki w dużych gabarytach. Posiadamy szereg mniejszych maszyn numerycznych, które uzupełniają naszą ofertę obróbki skrawaniem. Dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować również mniejsze zamówienia, bardziej kompleksowo, elastycznie. Przy prowadzeniu tak dużych inwestycji pomogły nam środki, które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. A we wdrożeniu tych maszyn pomogła nam firma Aplanalp, która zapewniła kompleksową obsługę od dostarczenia maszyn do wdrożenia i szkolenia pracowników.